Spotykamy się w magicznym, bożonarodzeniowym czasie i też dla nas, osób tutaj zgromadzonych, bo widzę bardzo wiele twarzy, ludzi, których możemy zaliczyć do prawdziwych wielbicieli postaci księżnej Daisy. Wiele takich osób dzisiaj tutaj rozpoznaję. Dziękuję pięknie Państwu, że zdecydowaliście się spędzić z nami to piątkowe popołudnie, że chcieliście być w Zamku Książ, że chcieliście być z książką, że chcieliście być z naszym gościem honorowym, tłumaczką, autorką, biografką, która przyjechała specjalnie z Londynu, panią Barbarą Borkowym. Powitajmy gorąco. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli władz Wałbrzycha, panią prezydent Sylwię Bielawską. Witam serdecznie. Panią przewodniczącą Rady Miasta Wałbrzycha, panią Marię Romańską. Panią Małgorzatę Wiłkomirską, przewodniczącą Miejskiej Komisji Kultury. Witam także panią Renatę Nowicką, dyrektor Miejskiej Biblioteki pod Atlantami. I panią Sławę Leniszewską z działu regionalnego. Witam naszych przyjaciół ze Świebodzic, witam władze uczelni Wyższej Szkoły Zawodowej Angelusa Silesiusa. Pewnie pomyliłem nazwę, ale to jest nowa, także przepraszam. Akademia Umiejętności. Tak. Nauki stosowanej. Jeszcze ładniej. Witam bardzo serdecznie panią doktor Babińską i pana doktora Sylwestrzaka. Witam przedstawicieli mediów, redaktorów, naszych przyjaciół, bliskie nam osoby, wszystkich, którzy tutaj zechcieli dzisiaj z nami być. Pozwolicie Państwo, że już usiądę, bo będę się mniej denerwować wtedy. Drodzy Państwo, powód naszego spotkania to publikacja pierwszego kompletnego przekładu Tańca na wulkanie, książki, która w oryginale nosi tytuł Daisy Princess of Pless by Herself. I jest to książka, która była najsłynniejszą książką, która wyszła spod ręki księżnej Daisy, najpopularniejszą, tłumaczoną na wiele języków, wznawianą, wydawaną w wielu krajach. Zdecydowaliśmy się jako Zamek Książ wydać tę publikację w przededniu roku 2023, który na mocy uchwały Rady Miasta Wałbrzycha został ogłoszony rokiem księżnej Daisy w naszym mieście i powód jest nieprzypadkowy, bo w przyszłym roku, w roku 2023, mija 150. rocznica urodzin księżnej Daisy oraz 80. rocznica śmierci Daisy w Wałbrzychu. Z panią Barbarą znamy się 15 lat, współpracujemy bardzo blisko. To już jest czwarta książka, przy której wspólnie pracowaliśmy, którą tworzyliśmy. Pani Barbara oczywiście jest tłumaczką i sprawiła, że cała spuścizna literacka księżnej Daisy ukazała się w języku polskim. Pani Barbaro, dlaczego namawiała nas Pani, żebyśmy wydali ten pierwszy tom, który przecież istniał w obiegu tutaj wydawniczym w Polsce? Jak ja pracowałam nad książką o księżnej Daisy, jej siostrze księżnej Westminsteru, to oczywiście korzystałam z jej pamiętników, ale korzystałam z wersji angielskiej, którą miałam w domu. Także ja wiedziałam, że została ona przetłumaczona na język polski, nawet mam w swojej bibliotece ten egzemplarz, ale tak naprawdę zajrzałam do tego polskiego tłumaczenia podczas pandemii, kiedy nie miałam co robić, nudziłam się w domu i zaczęłam przeglądać tę książkę, potem zaczęłam czytać i doszłam do wniosku, że ma ona duże braki, że wiele zostało opuszczone, czy to z wyboru tłumaczki, czy raczej podejrzewam z wyboru wydawcy. Parę nieścisłości było też takich historycznych, więc doszłam do wniosku, że należy
ponowić to tłumaczenie i wydać pamiętnik, ten pierwszy tom pamiętnika, pamiętników Daisy, który jest rzeczywiście najważniejszy, wydać go na nowo po polsku. I z tą prośbą i zwróciłam się do pana Mateusza i pani prezes Anny Żabskiej. Im ten pomysł się bardzo spodobał i rezultatem tego jest właśnie ten tom. Szanowni Państwo, rzeczywiście decyzja o publikacji tej książki została podjęta latem tego roku i tutaj szczególne pozdrowienia wszystkim Państwu przesyłam od pani prezes Zamku Książ, pani Anny Żabskiej, której nie ma, niestety nie mogła dzisiaj być z nami, jest za granicą, ale kiedy rozmawialiśmy o tej książce, wiedzieliśmy już, że musimy dokończyć dzieła, bo pierwszy tom, przy którego tłumaczeniu pani Barbara pracowała, to był tak właściwie drugi tom, Lepiej przemilczeć. Wszystkie te trzy książki można zakupić dzisiaj. I on się ukazał w 2013 roku. Wtedy obchodziliśmy rok księżnej Daisy na Dolnym Śląsku na mocy uchwały sejmiku. Kolejny, drugi tom ukazał się w roku 2019, co przemilczałam, czyli właściwie trzeci tom, a dzisiaj dopełniamy dzieła i tym samym pod koniec 2022 roku cała spuścizna literacka, to wszystko, co Daisy ogłosiła drukiem i co przyniosło jej nieśmiertelną sławę, ukazało się już w naszym ojczystym języku. Wydawcą tych książek jest Zamek Książ w Wałbrzychu, ale wszystkie powstały przy współpracy z Fundacją Księżnej Daisy von Pless, która odpowiadała za stronę merytoryczną. Pani Barbaro, proszę powiedzieć mi, czy teraz, kiedy już całość tych książek, które zostały opublikowane, były przez wiele lat w obiegu, czy w tej chwili może nas Pani jeszcze czymś zaskoczyć? Czy są jakieś pamiętniki księżnej Daisy, które nigdy nie były opublikowane? Tak, myślę, że niektórzy z Państwa wiedzą, że jest zapomniany pierwotny, pierwszy brulion królowej Daisy, bo napisała to ręcznie, ze swojej pamiętniki i jest w tej chwili eksponowany w Muzeum Zamkowym w Pszczynie. W zasadzie uratował się cudem, bo księżna Daisy po prostu go zgubiła, zapomniała, gdzie go położyła i tak przetrwał całe lata i został znaleziony w garażu jej willi w Lenapul przez jej krewnych po śmierci. W innym wypadku prawdopodobnie ten pierwszy brulion, gruby brulion jej wspomnień zginąłby tak, jak zginęła reszta, bo cały jej materiał został przetransportowany w czasie wojny, tuż przed wojną do Anglii przez jej redaktora i niestety uległ zniszczeniu. Także gdyby wśród tych materiałów znalazł się też pierwszy brulion, prawdopodobnie nigdy byśmy go nie przeczytali, a teraz jest w Pszczynie, jest własnością rodziny księcia von Pless do tej pory. Teraz chyba Felicity będzie miała, prawda, prawa autorskie do niego i oni bardzo chętni są temu, żeby został też opublikowany i w ten sposób będziemy mieć rzeczywiście całość. Czy zostanie to zrobione przez Was, czy zostanie to zrobione we współpracy z Muzeum w Pszczynie, to zobaczymy. W każdym razie ja miałam dostęp do tego pamiętnika, przeczytałam, zrobiłam transkrypt, bo lata pracy i badań nad Daisy spowodowały, że stałam się swojego rodzaju ekspertem jej pisma ręcznego, które czasami jest bardzo trudne do odcyfrowania, ale ja to zrobiłam. Ja to zrobiłam, także transkrypt jest gotowy i w zasadzie można zacząć pracę nad tłumaczeniem, więc mam nadzieję, że i ten tom do Państwa kiedyś trafi, tak.
Drodzy Państwo, my rzeczywiście dostaliśmy taki list od księcia Bolko, który jeszcze za życia zadeklarował, że powinniśmy się zająć tłumaczeniem, ale także wydaniem w oryginalnym angielskim języku tego tekstu, bo on nie jest znany w świecie anglosaskim, a jest bardzo istotny dla historii życia Daisy, bo obejmuje pierwsze lata jej małżeństwa i to, jak ona się odnajdywała tutaj w książu, jak dostosowywała się jako Angielka do tych niemieckich warunków życia, jak przyszło jej poznawać członków rodziny męża i jak ciężko jej było na początku, bo to, że te wspomnienia nie miały redakcji, powoduje, że one są bardzo szczere, bardzo intymne i zdradzę Państwu fragment. Pani Barbaro, pozwoli Pani, że przytoczę anegdotę. Właściwie wpis, który znajduje się w tym brulionie. Tam jest takie zdanie, że kiedykolwiek ktoś odnajdzie ten zeszyt i zdecyduje się go upublicznić bez mojej zgody, to będę go straszyć z zagrobu do końca życia. Także jest tam taki zapis, także może lepiej, żeby przyczyna. Tak czy siak, drodzy Państwo, bardzo byśmy chcieli, żeby też się ukazała ta pozycja. My nie jesteśmy przesądni, chociaż ta historia, która się wydarzyła w okolicach Halloween i Wszystkich Świętych, kiedy Daisy została patronką wałbrzyskiej szkoły, to słyszałem takie opowieści, że to mogła być ingerencja jej ducha. Pani Barbaro, książka Taniec na wulkanie, Daisy księżna von Pless o sobie, w naszej wersji ma pełen aparat naukowy. Ma przypisy, ma również indeks. Dlaczego ten indeks, na który poświęciliśmy tyle stron, jest tak ważny i tak istotny i czego się możemy dowiedzieć, tylko przeglądając właśnie indeks? Tak, dla niektórych czytelników może się wydawać, że indeks jest w zasadzie nieinteresującą częścią książki. Ja jestem zupełnie innego zdania i tu chciałabym się z Państwem podzielić swoimi refleksjami. Indeks zajął mi bardzo dużo czasu, żeby go skompilować, ale też dał mi dużo do myślenia i mogę Państwa zapewnić, że przynajmniej około 90% nazwisk, które zawiera indeks, byli to znajomi księżnej Daisy. Albo lepiej znani, albo mniej znani, albo dobrze znani, przyjaciele. Także myślę, że ten indeks możecie Państwo potraktować jako swojego rodzaju książkę adresową Daisy. To da Państwu wrażenie, zrobi na Państwu wrażenie, jaką ilość osób ona rzeczywiście znała, pamiętała i wspomina w swoim pamiętniku. Także książka adresowa Daisy na końcu tego wydania. Pani Barbara, a dlaczego ta książka jest w ogóle ważna? Jaka jest dzisiaj jej wartość historyczna, tyle lat po premierze? Bym powiedziała, że jej wartość historyczna jest wciąż olbrzymia i już była na samym początku, zaraz po wydaniu, ta książka się stała niezwykle popularna, najpierw na angielskim, potem na amerykańskim rynku i dla historyków jest ona nieocenionym źródłem do tej pory. Czyli wracając na przykład do indeksu, niektóre osoby, które Państwo ich nazwiska znajdziecie w indeksie, były dość sławne w swoim czasie i niektórzy badacze nad nimi pracowali, pisali ich biografie. I w każdej z tych biografii książka księżnej Daisy właśnie ta jest cytowana, ponieważ jest źródłem nie tylko wiadomości o tej osobie, ale też o całej epoce. Także ilość badaczy, ilość historyków, która używa tą książkę wciąż jako jedno z ważniejszych źródeł przy badaniu późnej epoki wiktoriańskiej i epoki edwardiańskiej jest jednym z podstawowych źródeł każdego badacza. Pani Barbaro, a czym ten pierwszy tom różni się od dwóch kolejnych, czyli Lepiej przemilczeć i Co przemilczałam? Jeżeli mogłaby Pani je porównać dla osób, które jeszcze nie czytały.
Ten tom oczywiście jest wyborem, swojego rodzaju wyborem. Nie wszystko można było w nim umieścić i nad tym wyborem czuwał księżny kuzyn, a jednocześnie redaktor tego wydania, Houston. Chapman Houston, tak. Więc on na pewno trzymał jak gdyby rękę na pulsie, nie pozwolił Daisy specjalnie mieszać, utrzymał chronologię, co jest bardzo ważne. Także Daisy w nim nie skacze jak gdyby z jednej daty do drugiej. Dbał też o tło historyczne, żeby ono zawsze było. Także ta książka jest nie tylko jej osobistymi wspomnieniami, ale jak już powiedziałam, kreuje obraz całej epoki. I dlatego jest, jak już podkreśliłam, bardzo ważna i tym się też różni od drugiego i trzeciego tomu jej pamiętników, Lepiej przemilczeć i co przemilczałam, która jest wybitnie indywidualną publikacją Daisy, więc tego porządku publikacji tam nie ma tak ścisłego jak w tej pierwszej i ona się bardziej skupia na sobie, na swoich przemyśleniach, na swoich przeżyciach niż na odniesieniu się do epoki i do towarzystwa, w którym się obracała. Czy po prawie 15 latach życia z księżną Daisy, przy tłumaczeniu trzech tomów jej pamiętników, napisaniu bestsellerowej biografii podwójnej Daisy von Pless i Sheila Westminster, której już czwarte wydanie obecnie sprzedajemy i która również się doczekała tłumaczenia na język angielski. Czy po tych 15 latach może Pani powiedzieć, że dobrze zna księżną Daisy? A jeżeli dobrze, to co Pani o niej wie, czego wcześniej nie wiedziała i czy zmieniła się ta percepcja jej osoby, jej postaci przez te lata? Na ten temat można by dużo i długo rozmawiać i dyskutować. Na pewno te jej pamiętniki były rzeczywiście podstawowym źródłem mojej wiadomości o niej i podstawowym źródłem przy pisaniu mojej książki, ale ja jednocześnie zaglądałam do publikacji innych, zarówno ludzi współczesnych, jak i gazet współczesnych, czasopism współczesnych, opinii innych ludzi. Także na pewno troszkę odkryłam parę nowych faktów, o których Daisy nie wspomina. I byłam w stanie ją parę razy nakryć na małym kłamstwie, co już też w zasadzie przedstawiłam i omówiłam to w swojej książce, z którą prawdopodobnie większość Państwa jest zaznajomiona. Może Daisy koloryzowała bardziej niż kłamała. Ona lubiła pewne historie ubarwiać, tak jak na przykład laskę Maharadży, która okazała się laską drewnianą, a ona pisze, że jest ze szczerego złota. Tak, tak. Albo po prostu wstydziła się coś do końca powiedzieć i mówiąc z powrotem o Maharadży. No właśnie, co Daisy przemilczała, Pani Barbaro? Czy może nam Pani zdradzić, co tak naprawdę Daisy przemilczała, co nie znalazło się w jej pamiętnikach? Tak, na przykład o tym Maharadży, którego spotkała w Indiach i który ją zaprosił potem do swojego pałacu, do którego pojechała sama, bo jej mąż wyjechał na dalsze łowy do innej części Indii, to ona tam upadła i bardzo się potłukła. Ona wyjaśnia ten upadek jako głupią zabawę na wrotkach. Prawdą jest, że zakochany Maharadża ją gonił. I ona, uciekając przed nim, upadła i zraniła się. W tym tomie, który dzisiaj oddajemy w Państwa ręce, bardzo dużo miejsca poświęciła Daisy czasom I wojny światowej i nagonce między innymi prasy, ale ogólnie nastrojom, które tutaj na Dolnym Śląsku panowały. I kiedy Daisy została oskarżona o szpiegostwo na rzecz Anglii przez kraj, w którym przyszło jej żyć. Czy to, co Daisy odmalowuje tutaj w tych wspomnieniach, czy to jest cała historia, czy ona była bardziej tragiczna niż to, co przedstawiono tutaj?
była bardziej tragiczna. Ona tego dokładnie nie pisze, wspomina. Wspomina na przykład o liście, który pod dyktando władz niemieckich napisała do znanych ludzi w Anglii, prosząc o interwencję. Ponieważ dowiedziała się od swoich zaprzyjaźnionych ludzi tutaj w Niemczech, także żołnierzy biorących udział w wojnie, że Anglicy stosują haniebną taktykę tak zwanej białej flagi, czyli pokazują, że się poddają, a jednocześnie strzelali do zbliżających się żołnierzy i że używają broni, która nie była uznana przez konwencję genewską za broń bezpieczną, tak zwane pociski dam-dam, które rozrywały rany żołnierzy. I ona napisała ten list do Anglii z prośbą o interwencję, o zaprzestanie i zaprzeczenie, jeśli to było kłamstwo, o formalne zaprzeczenie tych oskarżeń. I ten list niestety znalazł się, sprawił, że bardzo ją w Anglii za to krytykowano. I jak przyjechała z powrotem do Anglii po wojnie, to niestety były wypadki, że spotkała się z nieprzyjaznymi gestami od ludzi, którzy przedtem byli jej przyjaciółmi. Także to był taki może nieprzemyślany krok z jej strony, aczkolwiek w dobrej wierze. Możecie sobie Państwo wyobrazić, jak się czuła Daisy po I wojnie światowej, kiedy rozpadło się jej małżeństwo, kiedy w Anglii była postrzegana jako Niemka, jako zdrajczyni swojej ziemi, kiedy w Niemczech była postrzegana jako angielski szpieg i kiedy atakowała ją prasa i arystokracja, jej własne niegdyś środowisko. Jak bardzo musiała być zaszczuta. Pani Barbaro, do czego to zaszczucie doprowadziło? O tym możecie się Państwo dowiedzieć w Siostrach, z biografii siostry, ale może Pani wspomni o tym epizodzie smutnym. Tak, ja w książce zresztą też tylko wspominam, nie opisuję tylko szerzej, ale był czas, że ona rzeczywiście nosiła się zamiarem popełnienia samobójstwa i myślała o tym, żeby się utopić w jeziorku Daisy. Na szczęście jej wierny służący temu zapobiegł. I tego dowiedziałam się z jej listów, które pisała do męża i które znajdują się w archiwum w Pszczynie. Także jest to, rzeczywiście był taki smutny okres w jej życiu. Pani Barbaro, na ile ta książka jest szczerym wyborem z tych pamiętników, a na ile jest kreacją? Na ile prawdziwej Daisy odnajdziemy w tej książce? Ja myślę, że te jej wspomnienia są naprawdę szczere. W końcu ona je pisała tylko dla siebie. Ona zdecydowała się je opublikować wiele, wiele lat później. Akurat rynek był na to gotowy. Wspomnienia ludzi z poprzedniej epoki zaczęły być bardzo cenione i bardzo... ona była w ciężkiej sytuacji finansowej i te wspomnienia opublikowane, publikacja tych wspomnień miała na celu przede wszystkim zarobek pieniężny. Ale pamiętniki nie były pisane dla publikacji, jak pan Mateusz sam wspomniał, nawet w pierwszym tomie groziła, że będzie straszyć, jeśli ktoś to opublikuje, ale zdecydowała się na tą publikację, przyniosło jej to dość potężny dochód, także starczyło jej to na dobrych kilka lat. I także, że ona nie kłamie specjalnie w tych pamiętnikach, nie kreuje się na coś lepszego, aczkolwiek te pamiętniki, jak powiedziałam, były pisane wydawane pod czujnym okiem jej redaktora, który od czasu do czasu musiał wyciąć pewne kawałki, pilnować nad tym, żeby
żeby one się nie ukazały oczom publicznym, więc, więc troszeczkę są jak gdyby doktoryzowane. Tak? Jak ta książka została odebrana? Jaka była jej percepcja w świecie anglosaskim, ale także w niemieckim, kiedy została w końcu przetłumaczona rok po swojej premierze na niemiecki? O rynku niemieckim specjalnie nie mogę Państwu wiele powiedzieć, ale jeśli chodzi o rynek angielski, rzeczywiście była hitem, była wielkim sukcesem. Także było parę wydań, potem także parę wydań na rynku amerykańskim. Przez wiele lat była bardzo popularną książką. To zdaje się, pan Mateusz wspomniał w swoim wstępie, że nawet jeszcze w latach 50., późnych latach 50. W wielkich domach, pałacach magnackich na terenie Anglii, w sypialniach dla gości na półce zawsze stał jej tom jej wspomnień jako lektura wieczorna, tak, do poduszki. Także nawet wtedy jeszcze było to uznane za interesującą pozycję, szokującą, interesującą, rozrywkową. Pani Barbaro, dlaczego my tutaj dzisiaj jesteśmy? Dlaczego po 150 latach od urodzin księżnej Daisy, kiedy jej prime time tak naprawdę był na początku XX wieku, na przełomie XIX-XX wieku w Belle Époque, dlaczego my publikujemy książki? Skąd ta legenda? Jak to się stało, że dzisiaj, tyle lat później, ludzie ciągle fascynują się Daisy? O, proszę Państwa, to raczej to pytanie ja bym skierowała do Państwa, żebyście Państwo mi powiedzieli, bo tutaj w tym rejonie Polski Daisy jest szczególnie popularna, zarówno wśród starszego, jak i młodszego pokolenia, także ja bym raczej Państwu oddała głos w tej sprawie i Panu. A co Panią najbardziej fascynuje w księżnej Daisy? Dlaczego ją Pani tak polubiła, że poświęciła jej tyle lat życia? Za co? Ja już kiedyś opowiadałam chyba Państwu, jak ja się spotkałam z księżną Daisy w Anglii, zupełnie przypadkiem. Ja nie pochodzę z tych okolic. Ja pochodzę z Krakowa i księżna Daisy nie była mi specjalnie znana. Spotkałam się z jej postacią po raz pierwszy w Londynie, kiedy zaczęłam pracę dla Victoria and Albert Museum. I Victoria and Albert Museum opracowywała znalezione fotografie ze studia Lafayette. I wśród tych fotografii były też portrety Daisy. Jak ja zaczęłam je badać, okazało się, że miała związek z Polską, ze Śląskiem, że całe jej dzieje poznałam. To mnie zafascynowało i tak zaczęła się moja historia z Daisy. I jej nie żałuję tego, bo przeżyłam z nią wiele lat. Była dla mnie i wciąż jest fascynującą postacią. I jakoś w ten sposób się zaprzyjaźniłyśmy, bym powiedziała. Szanowni Państwo, ja myślę, że z naszej strony to by było na tyle, ale bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do zadawania pytań. Wiemy, że chętnie korzystacie Państwo z tej możliwości. Pani Barbara odwiedza nas raz na kilka lat, także proszę skorzystać z tej okazji. Teraz jest szansa o to, żeby zapytać jeszcze o Daisy. Tak, bardzo prosimy. O. Czy będzie planowana jakaś książka jeszcze? Będzie Pani planowana jakąś książkę wydać? Może nie natychmiast, ale nie mówię, że nie. Nie mówię, że nie. Tak, tak. Może jakieś nowe odkrycia nastąpią, nowe źródła zostaną znalezione, to bardzo chętnie, ale ze swoją następną książką ewentualnie, to bym skupiała się tylko na księżnej Daisy i może byłaby ona bardziej analityczna, że tak powiem, bo ta książka, którą ja napisałam o siostrach, jest, bym powiedziała, bardziej informacyjną książką. Starałam się Państwu przekazać jak najwięcej wiadomości o Daisy, a wystrzegałam się subiektywnych opinii i jakichś analiz. Zostawiałam to Państwu.
Ubiegła Pani moje pytanie, bo ja chciałam zapytać, jak to jest, jeżeli się zapoznaje z jakąś postacią przez tyle lat, to ten subiektywizm i ta sympatia jak gdyby wytwarza się w czasie, prawda? I wtedy też jest taka pokusa, żeby to troszkę mniej zobiektywizować, a po prostu przybliżyć tą jej stronę taką, która się najbardziej podoba. Tak. Czy miała Pani takie zakusy? Tak, tak, tak. Miałam, ale jako pisarz, jako jakby to Państwu powiedzieć, to jest moja pierwsza biografia, ale zawsze byłam wielbicielką biografii i dużo biografii w swoim życiu przeczytałam, różnych ludzi. Mam swoich pisarzy, ulubionych pisarzy, których przykład staram się naśladować. I ja przypuszczam, że Państwo, jako główni odbiorcy tych książek, jeszcze chyba musicie trochę poczekać na taką książkę, która ewentualnie byłaby też krytyczna na temat księżnej Daisy. Bo oczywiście ona nie była idealną postacią, miała swoje wady, miała olbrzymie zalety, więc może jeszcze nie czas na to. Tak, tak. Pani Barbaro, po tylu latach przebywania z księżną Daisy na pewno miała Pani ogromny problem z oddzieleniem pewnych właśnie emocji od materiału, z którym się Pani zapoznała. Znawcy przedmiotu mówią, że tłumaczenie zawsze może być albo piękne, albo wierne. Jak Pani by określiła właśnie swój stosunek do tego przedmiotu? Jeśli chodzi o tłumaczenie, to oczywiście trzymałam się raczej wierności niż piękności, bo to jest wręcz obowiązek i tłumacza, i historyka, a że jestem i tłumaczem, i historykiem, więc wierność była priorytetem. Ja jestem filolożką i pod tym względem interesuje mnie język. I chciałam zapytać, jeżeli chodzi o język pamiętników księżnej Daisy, to był to język, no wiadomo, że była bardzo wykształconą osobą, ale jednak w pamiętnikach, no można określić, no, czy Pani pewnie zwracała na to uwagę, czy był to język literacki, czy był to język prosty, czy był to język emocjonalny, czy raczej taki faktograficzny. Bardzo mnie to interesuje. Tak. No, w przeciwieństwie do tego, co Pani na samym początku powiedziała, Daisy nie była wykształconą osobą. Ona miała typowe wykształcenie młodej arystokratki, to znaczy miała guwernantki, które zwracały uwagę bardziej na muzykę, na francuski, na przygotowanie jej jako dobrej potem żony i gospodyni. Także ona nie miała głębokiego. I to w zasadzie się odbija na jej stylu. Ona pisze prosto, zwłaszcza w młodym wieku, bo musimy pamiętać, że te pamiętniki były pisane przez lata całe i rzeczywiście jej rozwój jej języka, jej sposobu myślenia, charakteryzacji zmienia się z czasem i jest coraz bardziej i bardziej dojrzały. Także ona rzeczywiście dojrzewała razem z tymi pamiętnikami i jej język dojrzewał razem z nią. I to się odbija w tych pamiętnikach. Co jeszcze mogłabym podkreślić, że jej angielski jest bardzo ciekawy. Ona używa wiele synonimów. Jej język nie jest nudny, że tak powiem. Wręcz bym powiedziała, dość fascynujący. Czasem, ponieważ była osobą bardzo sentymentalną, więc w opisach przyrody, ptaszków, kwiatków, czasami przesadza w wyborze przymiotników i określeń. Także czasem jest to śmieszne wręcz, ale prawdziwe. Czuję się, że ona rzeczywiście chciała oddać to, co czuła i starała się znaleźć jak najlepsze wyrażenie na to. Także czasami są bardzo, bardzo wdzięczne jej wspomnienia i jej opisy. Wspomniała Pani o tym
krytycznym spojrzeniem, którego może jeszcze brakuje, może przyjdzie na to czas. Jak gdzieś przeczytałem taki, w której z pani książek jest taka uwaga o tym, że w kontekście działalności charytatywnej Daisy, pani pyta, czy ona mogła zrobić więcej. Oczywiście, gdyby nie to, że tyle energii poświęciła na bale, podróże, drogie suknie i tak dalej. Chciałem zapytać o pani spojrzenie na to. Znaczy, bo oczywiście w kontekście ogromnej fortuny Hochbergów działalność charytatywna tej rodziny owszem jest zauważalna, natomiast być może jest po prostu mała w kontekście tego, jakimi środkami dysponowali. Jak to pani o tym sądzi? Tak. Więc Daisy, gdyby mogła, to by pewnie więcej wydawała na te rzeczy. Ona miała dość dużo pretensji do swojego męża, że nie jest aż taki hojny, aczkolwiek nie mogła zaprzeczyć, że czasami jej prośby spełniał i jeśli złożył, jak gdyby przyrzekł jej, że będzie pomagał przy danym celu, to rzeczywiście wykonywał to aż do końca, tak jak było ze szkołą dla kalekich dzieci. Ona go podeszła w dniu, kiedy miał dobry humor, poprosiła o dotację, on się zgodził i dotrzymał słowa, utrzymywał tą szkołę do końca jej istnienia, aż do lat 1930, tak? Czyli długo po rozwodzie. Tak, nawet po rozwodzie. Daisy jako tako, jako sama, ona nie miała dojścia do pieniędzy, żeby mogła wyjąć ze swojej portmonetki i dać się ze swojego portfela. To wszystko przechodziło przez administrację rodziny Plessów, także nie było to w jej gestii. Także rzeczywiście mogła, gdyby bardzo, bardzo chciała, może i by mogła, ale miała inicjatywy na przykład tych swoich koncertów po to, żeby zebrać fundusze i przekazać je na bardzo dobry cel. I to były jej własne inicjatywy, to nie były pieniądze z konta rodziny Pless, tylko uzbierane poprzez zdatki ludzi po zakupie biletów i tak dalej. Także pod tym względem wykazała dużą inicjatywę. Ja tutaj uzupełnię. Od 10 lat prowadzę organizację pozarządową Fundację Księżnej Daisy von Pless i wiem, jak ciężko jest pozyskać pieniądze, jak trzeba dużo wiary, zapału i działań, żeby projekty realizować, jakimi by projektami nie były. A o tym, jak Daisy się zmagała z tym tematem, może pan przeczytać w Lepiej Przemilczeć, bo ona tam szczegółowo przytacza pierwszą akcję charytatywną, w którą się zaangażowała, zbiórkę publiczną, która okazała się fiaskiem. A to nie sprawiło, że Daisy przestała zajmować się działalnością charytatywną, ale wręcz zintensyfikowała swoje działania. A poza tym wszystkie rachunki istnieją w archiwum przy Pomorskiej we Wrocławiu, gdzie trafił zasób z książa i z generalnej dyrekcji. I tam dokładnie wiemy, jakie były nakłady finansowe rodziny Hochbergów na działalność charytatywną, czy to Daisy, czy wynikającą ze starożytnych patronatów nad szpitalami, przytułkami, parafiami tutaj w okolicy. Jaki jest ten stosunek procentowo? Nie prowadziłem tego typu badań. Tutaj w przypadku Górnego Śląska jest książka pani dr Sali, która mówi o działalności społecznej, a w przypadku Wałbrzycha wydaliśmy w 2014 roku reprint broszury przygotowanej na wystawę światową St. Louis, Instytucje dla Dobra Górników Kopalń Książańskich Księcia von Pless, gdzie pozna pan szczegółowo nakłady na początku XX wieku na działalność społeczną, ale także na cały socjal tutaj górniczy, nie tylko w Dobrach w Książu, ale we wszystkich kopalniach wałbrzyskich. Ja mam pytanie z innej beczki, takie bardziej prywatne. Mianowicie, ponieważ znasz tyle lat, można powiedzieć, księżną Daisy, więc w twojej prywatnej ocenie, czy to była kobieta spełniona życiowo, czy nie? Bo wiemy, jakie były jej tragiczne losy, rozwody i w ogóle te wszystkie nieprzyjemności, które doświadczyła w życiu, ale dwie wojny i tak dalej. Ale pomimo tego wszystkiego, jaka jest twoja prywatna opinia o niej? Nie,
nie powiedziałabym, że na koniec życia czuła się spełnioną i szczęśliwą. Na pewno czuła, że mogła właśnie zrobić więcej niż zrobiła i czuła się nieusatysfakcjonowana do końca, brakiem większych osiągnięć, które według niej by przeszły, jak gdyby do wieczności były pamiętane. Była nieszczęśliwa z powodu nieudanego małżeństwa, więc pod tym względem też nie była usatysfakcjonowana. Ale ona, Daisy, miała tak optymistyczną naturę, była taką optymistką i entuzjastką życia, że ja myślę, że ona do końca starała sobie to jakoś wytłumaczyć i odrzucić te swoje czarne myśli, że tak powiem. I chyba tak, nie powiedziałabym, że ona umarła w strasznym jakimś żalu i rozpaczy i depresji. To nie było to. Ale chyba też nie umarła szczęśliwa i dumna ze swoich osiągnięć. Prawdopodobnie miała nadzieję, że coś więcej w życiu zrobi. Takie jest moje zdanie. Czytając na temat księżnej Daisy, niejednokrotnie odnosiłam takie wrażenie, że jej takie dzieciństwo spędzone w takich właściwie w takich surowych warunkach wychowania chyba odbiło się na całym jej życiu. Bo to dotyczy nie tylko osób, które są wychowywane w warunkach trudnych z innych przyczyn, powiedzmy trudnych materialnie, ale też dotyczy ludzi, którzy są jak gdyby oddzieleni od swoich rodziców. Przecież te dziewczynki praktycznie rodziców nie widywały. Były wychowywane przez cały sztab nianek i inne, które przymuszały je do takich czy innych rzeczy. Nawet wiem, że jeżeli chodzi o posiłki, to one też były raczej skromne. I wydaje mi się, że ten sposób wychowania też rzutował na to, że ona wciąż czuła się nie tak komfortowo, jak być może by chciała i na co by pozwalało jej, no co tu dużo mówić, bogate życie w sensie materialnym. Wie pani, że trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, bo sposób, w jaki została wychowana Daisy, jej siostra, był tak normalny w tamtych czasach, że ona w zasadzie zastosowała między innymi podobny schemat wychowania swoich własnych dzieci. One też miały guwernantki, miały nauczycieli, mieli opiekunki. Ona wprawdzie starała się i obiecywała sobie spędzać ze swoimi chłopcami jak najwięcej czasu, kiedy tylko będzie mogła, ale z drugiej strony wiemy, że czasami ich opuszczała na całe miesiące, kiedy wybierała się w długie podróże. Także taki był poprzednio stosunek do wychowania dzieci. A czy na jej psychice się to odbiło, to nie żali się o to w swoich pamiętnikach. Swoją matkę bardzo kochała, jeszcze bardziej kochała swojego ojca i czuła się z nimi bardzo związana, czuła się związana emocjonalnie ze swoją babcią. Także te emocje chyba, tych emocji z dzieciństwa jej nie brakowało, ale także jak mówię, w książkach swoich się nie skarży ani razu, nie natrafiłam na coś, co by wskazywało, tak. A co w głębi czuła, jak to potem analizowała, to trudno mi powiedzieć. Oczywiście zgadzam się z panią i z dzisiejszego punktu widzenia uważam, że takie wychowanie było wręcz okrutne, ale tak to było. Więcej na temat wychowania w rodzinie Hochbergów możecie państwo przeczytać we wspomnieniach Śląskiego Księcia, książce, która się ukazała dwa miesiące przed śmiercią księcia Bolko, i on w kolejnym pokoleniu opisuje, jak wyglądało jego dzieciństwo i także chłodne relacje z rodzicami. Przepraszam, że panu przerwę, to są już dwie generacje po Daisy, prawda? Tak, a ciągle było tak, że najcieplejsze relacje dzieci miały ze swoimi nianiami, opiekunkami, guwernantkami. Cieplejsze o wiele niż z rodzicami. Drodzy państwo, jeżeli nie, jest jeszcze jedno pytanie tutaj. Interesują mnie w
księżnej z Polską, szczególnie czy znała polską literaturę, historię, szeroko rozumianą kulturę. Czy można mówić o jakichś zainteresowaniach Polską, które dotyczyłyby całości naszych ojczystych spraw? Czy za tym obywatelstwem, które miała od roku 22, szło głębsze przywiązanie emocjonalne? Nie mogę powiedzieć, żeby księżna znała dokładnie historię Polski, czy się nią starała interesować, ale wiem na pewno, bo to zarówno z jej przekazów, jak i z przekazów innych ludzi, była sympatykiem Polski i Polaków. Bardzo lubiła Polaków, zarówno tych swoich poddanych, jak i swoich przyjaciół. Może pamiętacie Państwo z tej książki, że była bardzo zaprzyjaźniona z Potockimi. Miała bardzo dobre zdanie o polskich kobietach, o ich guście, o znajomości ich języków. Broniła Polaków przed czasami rozpowszechnianą opinię, że to są gbury, że to są ludzie niewykształceni, prymitywni i tak dalej. Absolutnie się z tym nie zgadzała i to o tym w zasadzie też pisze. Była też zafascynowana faktem, że być może jej mąż albo któryś z synów zostanie królem polskim, kiedy wyszła w czasie I wojny światowej. Cesarz niemiecki wyszedł z taką ideą, żeby w stworzonym przez niego państewku polskim zasiadł król i żeby on miał coś wspólnego z Polską, ale jednocześnie był jak gdyby jego zwolennikiem i wpadł na pomysł, że będzie nim właśnie Jan Henryk XV, który po rodzinach Horbeków miał połączenia z Piastami, prawda? Jan Henryk XV się na to nie zgodził, więc wtedy był pomysł, że być może jego syn przejmie tą koronę, a jeśli nie, to może nawet i Leksel, ale nic z tego nie wyszło. W każdym razie ona była bardzo, bardzo dumna z tego, że coś takiego mogłoby zaistnieć. Szczęśliwie państwo polskie się odrodziło jako wolny kraj, a nie marionetkowy reżim Kajzera. Ale ta przyjaźń i sympatia Hochbergów do Polski, do Polaków przetrwały aż do XXI wieku. Tak, bo trzeba podkreślić, że Jan Henryk XV rzeczywiście był przeciwnikiem wszelkich wrogich akcji proponowanych przez Niemcy wobec Polaków zamieszkałych, zwłaszcza w Wielkopolsce. Prawda? A już inaczej wyglądało to w przypadku jego synów, bo Jan Henryk XVII, dziedzic, w latach 20. wspierał mniejszościowe organizacje niemieckie na Górnym Śląsku. Ale to na Górnym Śląsku. Tak. Zresztą dzieje pogranicza są zawsze dziejami bardzo skomplikowanymi. A nasze ostatnie odkrycie tegoroczne potwierdza ponad wszelką wątpliwość, że księżna Daisy od 22 roku aż do śmierci posiadała obywatelstwo polskie, a od 33 aż do 45 roku posługiwała się polskim paszportem. Było go po prostu jej łatwiej uzyskać. Tutaj miałem jeszcze jedno pytanie, tak? Chciałam zapytać o przyrodę, ponieważ Daisy kochała przyrodę, wychowała się praktycznie na wsi i książęska przyroda szczególnie jej się podobała. Wiadomo, że miała swoje ukochane miejsce, takie jak jeziorko Daisy czy Ma Fantazji. Czy jakieś jeszcze miejsca, albo czy coś szczególnie lubiło robić na łonie przyrody? Uwielbiała pikniki, to na pewno. I właśnie starała się te pikniki mieć zawsze ze swoimi dziećmi i sama. Także to była jedna z jej wielkich przyjemności. I miała też taki zwyczaj, może nie bardzo praktyczny, ale niewątpliwie ujmujący ludzi, którzy to od niej dostawali. Mianowicie zrywała na przykład naręcze konwalijek czy lilii wodnych i wysyłała to pocztą świeże.
czy do cesarzowej niemieckiej, czy do jakiejś swojej krewnej, czy nawet synka. Także coś takiego miała w sobie. Świeże kwiaty do paczki i pocztą. W jakim stanie one dochodziły, to nie mogę gwarantować, ale takie miała spontaniczne gesty. Albo zabierała swoje towarzystwo, swoich gości na spacer po lesie, po parku, wędrowali i nagle na odkrytej polanie był nakryty stół, służba stała przy krzesłach, wino, jedzenie i był piknik, niespodzianka. Jeszcze pamiętam takie zdarzenie, kiedy jej mąż złamał nogę na polowaniu w Czechosłowacji i znalazł się potem w szpitalu we Wiedniu, przebywał dość długą kurację, ona przyjechała do Wiednia, żeby być przy nim, no ale oczywiście wybierała się na różne eskapady, wycieczki i tak dalej. I pewnego razu była z przyjaciółmi w lesie i nazbierała specjalnie dla Hansa szyszki. Przyniosła te szyszki do szpitala i Hans ją zbeształ. Zupełnie nie docenił sobie tego gestu, tak, kazał mu to wyrzucić. No ale taka właśnie była Daisy, spontaniczna i romantyczna. I może ostatnie pytanie, pytamy o różne drobiazgi, takie mało istotne czasem, ale czasami bardzo ważne. Wiemy, że Świebodzice były miastem książęskim. Czy ta dziś wspomina o tym mieście, bo bardzo często podróżowała poprzez Świebodzice, wysiadała na dworcu w Świebodzicach. Tak, tak. No, jeśli można zapytać, to bardzo proszę. Są wzmianki, pan tak, chyba tak, to bardziej wspomina badał. Na przykład bardzo czarująca anegdota w drugim tomie, w Lepiej przemilczeć, przytoczona jest wieczorna wyprawa Daisy i Hansa do Świebodzic, gdzie odbywały się uroczystości związane z jakimś jubileuszem czy ze świętem państwowym i wracają wieczorem, Daisy jest w ciąży i zagląda do okna mieszkańcom Pełcznicy i zazdrości im tego życia, widzi tam zwykłą frau, jej męża, którzy jedzą sobie kolacyjkę i my tak nie możemy, taka jest jej konkluzja. Także wspomina o Świebodzicach i no to było najbliższe miasto książeńskie. Do Hochbergów należały 4 prywatne miasta, Wałbrzych, Świebodzice, Boguszów i Mieroszów oraz 32 wsie, bo w 1509 roku kupili całą południową część księstwa świdnicko-jaworskiego aż do granicy czeskiej. Ostatnim dworem Hochbergów był Hofgolenau, czyli dzisiejszy Golińsk. Drodzy Państwo, jeżeli już nie macie żadnych pytań, za chwileczkę będzie czas, żeby tutaj pani Barbara podpisała zakupione przez Państwa książki. Za momencik ogromna niespodzianka, także proszę jeszcze nie uciekać, bo czeka na Państwa coś bardzo miłego za naszymi szklanymi drzwiami, ale ja jeszcze w tej chwili pozwolę sobie wręczyć egzemplarze książki dla naszych bibliotek. Tutaj mam egzemplarz dla biblioteki pod Atlantami na ręce pani dyrektor. Dziękuję. Dla biblioteki filii na Podzamczu na ręce pani Sławy. I dla biblioteki uczelnianej dla pani doktor Babińskiej z Wyższej Szkoły. Szanowni Państwo, a skoro rozpoczynamy czas urodzinowy, skoro Daisy w przyszłym roku świętowałaby swoje 150 urodziny, my zapraszamy Państwa na urodzinowy tort. To jest nasza niespodzianka.